Dzień dobry. Boże Słowo na dzisiaj czytam z Pierwszej Księgi Samuela, 12 rozdział, 15 wiersz, a następnie z Listu Jakuba, 1 rozdział, wiersz 25. Jeżeli nie będziecie słuchać głosu Pana i będziecie sprzeciwiać się słowu Pana, ręka Pana będzie przeciwko wam i przeciwko królowi waszemu. Kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Moi drodzy, te słowa dzisiejsze troszkę nas mogą zasmucić i troszkę nas mogą zdołować, bo słyszymy, że kto nie będzie słuchał głosu Pana, będzie się sprzeciwiał, ręka Pana będzie przeciwko temu człowiekowi, przeciwko jego królowi. Kto wejrzał w doskonały zakon i trwa w nim, jest słuchaczem, który zapomina. No właśnie, nie jest słuchaczem, którym zapomina, lecz wykonawcą. Kto z nas jest konsekwentnym wykonawcą? Czy raczej nie jesteśmy słuchaczami, którzy zapominają o Bożym Słowie? Czy jesteśmy tymi, którzy jednak częściej Panu Bogu się sprzeciwiają, niż są Mu posłuszni? Ja w każdym razie, kiedy czytam takie teksty biblijne o posłuszeństwie, o przestrzeganiu przykazań, czyli zakonu, bo zakon to inne określenie na przykazania, zastanawiam się nad samym sobą i myślę, no jejku, Panie Boże, ja nie jestem w stanie spełnić tych przykazań, nie jestem w stanie sprostać Twoim oczekiwaniom, wymaganiom, nie jestem taki, jakim Ty chciałbyś mnie mieć albo jakim chciałbyś mnie widzieć, bo często zawodzę, często odnoszę porażki i jestem w tej mojej pobożności najzwyczajniej w świecie nieskuteczny i mało wiarygodny. I to jest też takie podejście, myślę, które zawiera się dość mocno w lutrowej teologii, który to reformator mówi, że no człowiek nie jest sam w stanie wykonać wszystkich przykazań zakonu, nie jest w stanie go zrealizować, że pokusa, że diabeł są zbyt silnymi czynnikami, które nas od tej pobożności odciągają i nie pozwalają na to, żeby chrześcijaninem być od A do Z na 100%, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. W związku z tym jest to niesamowicie trudne, ale Luter wskazuje też na to, że ta postawa, że jesteśmy niewiarygodni, że jesteśmy słabi, że upadamy, wskazuje na moc Chrystusa, który z tego potrafi nas dźwignąć do góry, potrafi nas podnieść, uratować, wyzwolić, oswobodzić. I że ta nasza niemoc w stosunku do przestrzegania zakonu, jego zasad, zamienia się w moc w Jezusie Chrystusie, który nas usprawiedliwia i który zna tę naszą słabość, a jedyne, co my mamy uczynić, to Jemu zaufać, Jemu się powierzyć, Jemu się oddać. No i to jest myśl, która jest pocieszająca i napawa optymizmem, że pomimo moich braków, pomimo moich niedostatków, pomimo mojego braku doskonałości, Chrystus to wszystko rozumie, to wszystko wie. Jeśli wyznaje swoje grzechy, jeśli wyznaje swoją niemoc w kontekście przestrzegania przykazań, to On to bierze na siebie, ale to wyznanie jest niesłychanie ważne, jest niesłychanie istotne w przeżywaniu naszej pobożności. No i pamiątkę tego, narodzin tego Jezusa, który takie ma do nas właśnie podejście ratujące, ułaskawiające, już wkrótce będziemy obchodzić i cieszę się na to, że te święta, które już są tak blisko przed nami, także przypominają nam w swojej wymowie o naszej niemocy, o naszej bezradności, o naszej nieskuteczności z jednej strony, ale z drugiej strony o skuteczności Bożego działania, Jego zaradności, pomysłowości i tym, że to małe dzieciątko to Bóg, który w ludzkiej postaci przychodzi na świat. Po to, żeby wziąć na siebie całą naszą niemoc przestrzegania zakonu, całą naszą nieskuteczność. Bierze to na siebie i obdarza nas swoją skutecznością zbawienia. Niech te myśli w kontekście zbliżających się świąt, ale nie tylko, towarzyszą nam codziennie. Niech nam Pan Bóg w tym błogosławi. Dobrego, błogosławionego też dnia serdecznie Wam wszystkim życzę. Amen.